To, w jaki sposób postrzegamy wilki, może jest dość dziwne. Znaczy, nam się wydaje, że wilki to zazwyczaj takie agresywne zwierzęta, one są archetypem złych uczynków, złych istot, zazwyczaj utożsamiamy je z jakimiś złymi mocami. I tak też jest przedstawiany w najpopularniejszej bajce, czyli w Czerwonym Kapturku, prawda? A jakoś nikt nie pamięta o Romulusie i Remusie, którzy założyli Rzym i też zostali wychowani przez wilczycę. Ja bym te archetypy trochę poprzestawiał. Tym bardziej, że coraz częściej możemy wilki w Polsce spotkać. Zobaczcie tutaj na pierwszej mapie macie występowanie wilka w 2000 roku. I on wtedy ograniczał się do Polski wschodniej oraz Karpat. Natomiast po wprowadzeniu ochrony gatunkowej, i tutaj ciekawostka, ochrona gatunkowa wilka została wprowadzona w 1998 roku przez profesora Jana Szyszkę, obecnego tego ministra. To może być zaskakujące. To był jego jeden z dobrych uczynków. Jak widzicie, poskutkowało. Teraz mamy wilki wszędzie, nawet w Polsce zachodniej. Możemy je spotkać na przykład w lasach graniczących z Niemcami i z Czechami, bo są już nawet w Sudetach. W związku z tym zagadką było, skąd się nam pojawiły. Mogły przyjść z Karpat albo z północnej Polski. My jako genetycy ujawniliśmy prawdę. Okazuje się, że te wilki, które zasiedliły Polskę zachodnią, pochodziły głównie z rejonu Mazur, czyli z lasów na piwocko-rakowskich puszczych. Białowieskiej i tak dalej. W jaki sposób my się dowiadujemy, co wilki robią? Oczywiście taką klasyczną metodą jest po prostu pójście do lasu i potropienie, prawda? To, co mamy w książkach o Indianach, to my czasami biolodzy też robimy. To znaczy idziemy do lasu, wyszukujemy tropy, jakieś inne ślady obecności, mamy ze sobą miarkę, bierzemy sobie różne rzeczy, zbieramy. Czasami natrafiamy na takie ciekawe znaleziska, jak na przykład resztki wilczego obiadu. I tutaj pani doktor, no nie tyle się posila, co pada. Dzięki temu wiemy, co wilki zjadły, prawda? Natomiast są teraz takie metody bardziej nowoczesne. Jeżeli mamy wilka, możemy na niego nałożyć na przykład obroże, podobnie jak się to robi z psami, ze specjalnym nadajnikiem, który wysyła na przykład lokalizację takiego wilka, albo wysyła sygnał radiowy, który możemy odbierać za pomocą anteny. Taka technika nazywa się telemetrią. Ale ja jako genetyk mam też do czynienia z takimi metodami jak analizy genetyczne. To jest takie trochę leśne CSI, to znaczy ja wchodzę do lasu i widzę na przykład jakąś ślinę, sierść, odchody, pobieram sobie z tego materiał, ekstrahuję DNA i potem dzięki profilowi genetycznemu ja nie tylko wiem, jakiej płci był ten wilk, ale także czy jest mamą, tatą, wujkiem, kuzynem i tak dalej. I technika, która świetnie się sprawdza, czyli takie automatyczne wideopułapki lub fotopułapki. I tutaj Państwo owoce tych naszych badań wideopułapkami zobaczą. Te wszystkie filmy, które tutaj pokażę, to nie są filmy nagrane w ogrodach zoologicznych, to są wilki nagrane w środowisku naturalnym w polskich lasach, właśnie w ramach naszych projektów. Więc co wiemy o wilkach? Więc po pierwsze okazuje się, że to nie jest jakaś grupa osobników, które żyją w tak zwanych watahach i siłą, przemocą ustalają hierarchię. Okazuje się, że to nieprawda. To wynika z tego, że pierwsze badania były robione w ogrodzie zoologicznym w Bazylei i badacz, który to obserwował, dał sobie do wybiegu wilki dorosłe, niespokrewnione i zaczął obserwować, co się dzieje. To mniej więcej tak, jakby wyciągać wnioski na temat funkcjonowania naszego społeczeństwa, obserwując więźniów na wybiegu w jakimś kacecie. No wiadomo, że wtedy jest przemoc, ustala się hierarchia, najsilniejszy jest najważniejszy. Okazuje się, że w rzeczywistości wilki to są zwierzęta żyjące w ryczniach. Tam jest samiec i samica, które się rozmnażają. To, co niefortunnie nazwano wtedy samiec i samica alfa, co wskazywało na jakąś taką hierarchię, tu się okazało, że to jest po prostu matka i ojciec. Czyli ta hierarchia wynika tak naprawdę z natury rzeczy. To są najbardziej doświadczone osobniki, podobnie tak jak my z szacunkiem odnosimy się do rodziców, dlatego że są najbardziej doświadczeni i dostarczają nam na przykład pożywienia i zapewniają opiekę. I właśnie na tym ta cała hierarchia mityczna w grupie wilków się opiera. Czyli można powiedzieć, że to jest związek oparty na miłości. Tak wiem, troszkę to jest pod publiczkę. Ale zobaczcie, jak wygląda ta czułość w parze wilków.
No podobnie jak u nas, tak? Znaczy moja partnerka też mówi, stary, ale tutaj tą fryzurę to naprawdę już powinieneś tutaj dawno iść do fryzjera. On oczywiście zaczyna marudzić i Państwo zobaczą to samo tutaj w tej parze wilków. On zaczyna jednak mieć pewne wątpliwości, czy akurat tak powinien być przystrzyżony, a nie inaczej. Zaczyna zgłaszać jakieś pretensje, za chwilę Państwo to zobaczą. Ona się nie może nacieszyć, nie wiem. Moja dziewczyna też tak lubi właśnie. Taki cierpi. Tak, ale tutaj już zaoponował, widzą Państwo. Oczywiście owocem każdego związku, przynajmniej wilczego, są takie prześliczne szczenięta. Dzieci na początku takie są właśnie rozkoszne, niebieskookie. Tutaj ciekawostka. Wilki mają piękne bursztynowe oczy. Natomiast jak się rodzą, to podobnie jak szczenięta, mają takie oczy ciemno-niebieskie. Także mieliśmy dość rzadką okazję zobaczyć błękitne okie wilki. To jest naprawdę nie do zapomnienia. I tak wygląda wilcza rodzina, czyli mama, tata, dzieci, ale dzieci i starsze, i młodsze, tak? No bo każdego roku pojawia się nowa czeredka. I te starsze dzieci no muszą albo zostać przy mamie i tacie i pomagać w wychowie młodych, albo szukać własnego domu, prawda? Bo to nie może być tak, że dzieci zostają z rodzicami aż do 35 roku życia. Taka grupa rodzinna użytkuje terytorium. I to terytorium jest dość obszerne. I w środku tego terytorium jest zazwyczaj taka strefa, którą naukowcy nazywają strefa centralna, co świadczy o niebywałej fantazji naukowców w nazywaniu różnych stref. Więc w tej strefie centralnej mamy miejsca, w których są wychowywane szczenięta. Tam są nory, ale każdego roku samica jest w stanie wykopać nowe nory, jednocześnie pozostawiając w zanadrzu te stare. Więc mamy taką grupę rodzinną jedną, która ma 18 takich nor i w której samica będzie miała młode, to jest zagadka każdego roku. Te terytoria są ogromne. Zobaczcie, wyniki badań radiotelemetrycznych w Puszczy Białowieskiej, te terytoria sięgają czasami nawet 300 km kwadratowych. W takiej ogromnej polskiej części Puszczy Białowieskiej jest miejsce na 3, może 4 grupy rodzinne. Tu jest terytorium na poligonie drawskim. Pamiętacie zapewne doniesienia o tym, że żołnierze z NATO tam ćwiczą na takim dużym poligonie w Polsce Zachodniej. Tam się osiedliły też wilki. Ta biała plama w środku tego kompleksu leśnego to jest miejsce, gdzie zasuwają ci wszyscy ludzie tam w czołgach, strzelają, rzucają różne rzeczy. A wilki w tym lesie obok mają szczenięta. Szczenięta wychodzą, jak już podrosną, patrzą, jak tam Holendrzy na czołgach, Amerykanie na czołgach i tak dalej, i nic sobie z tego nie robią. Tam jest także grupa żubrów, która robi dokładnie to samo. Także świetna harmonia pomiędzy wojskiem a przyrodą. Ale to samo terytorium narzucone na powierzchnię Warszawy pokazuje nam, że w miejscu, gdzie jest około 2 milionów ludzi, żyje tylko jedna grupa rodzinna. To pokazuje, jak ogromnej przestrzeni wymagają te drapieżniki i pokazują także jedną smutną rzecz, że wszystkie nasze parki narodowe w Polsce są po prostu za małe, żeby zapewnić ochronę drapieżnikom, które mają tak ogromne wymagania przestrzenne. I o tym powinniśmy myśleć, kiedy myślimy na przykład o ochronie poszczególnych obszarów czy gatunków. Musimy myśleć o tym, czego one potrzebują. Takie terytorium jest użytkowane przez wilki cały czas. One muszą jakoś znajdować tam pokarm. Ale ta długość wędrówki w obrębie terytorium zależy od osobnika i od sezonu. Jeżeli jest samica, która ma szczenięta, to ona od nory za daleko nie odchodzi. Ale samiec zimą na przykład, żeby oznakować całe to terytorium, no to musi się troszkę nachodzić. Stąd też wynika ta jego długa wędrówka. Ale średnio około 20 km dziennie pokonują. Także taki niezły fitness, dlatego są tak szczupłe i wysportowane. Wszyscy mówią, że wilki tak naprawdę polują nogami, nie zębami. I zobaczcie, to jest taka wycieczka wilków, które nagraliśmy w Borach Dolnośląskich. Idzie trójka na przedzie, a tam z tyłu te podrośnięte szczeniaki, które jeszcze do końca nie wiedzą, którędy. Zobaczcie, jeden ma wybite oko, tak? To wynika z tego, że no, las jest niebezpieczny, ale nocą się przemieszczają przez ten las i mogą się na przykład nabić na gałąź. A nam by się wydawało, że to jest coś oczywistego, można sobie poświecić latarką i się zauważyć, ale wilki nie mają przecież latarek. Także wilki niestety mają wiele różnych kłopotów.
Jeżeli żyjemy w grupach, i to grupach społecznych, socjalnych, gdzie jest jakaś struktura, musimy wymieniać informacje. No bo jakżeż zorganizować na przykład polowanie, jak dać znać sąsiadom, że to terytorium już jest zajęte. Jakoś musimy wymienić informacje, prawda? I wilki mają kilka takich sposobów. Pierwszym, najważniejszym są zapachy. One pozostawiają swój zapach i informują sąsiadów, na przykład o tym, że to terytorium jest zajęte. Ale zapach informuje też na przykład o aktywności seksualnej samicy. Te znakowania są zazwyczaj w specyficznych miejscach. Nasze lasy gospodarcze są poprzecinane drogami. Jak pójdziecie na spacer, to przyjrzyjcie się szczególnie skrzyżowaniom. Być może zobaczycie odchody leżące na środku, albo nawet na jakimś wyniesieniu. I tutaj macie takie na męża i żonę. Bardzo ciekawie się ta droga leśna nazywa, a odchody wilcze były tutaj. Na takim wyniesieniu. Oczywiście do znakowania służy też oczy. Jak taki wilk przychodzi na skrzyżowanie, bo to czasami nie może się zdecydować, czy tak, a może jednak z tej strony, właśnie, czy się wysikać, czy może nie, a może nie. Także te nasze nagrania, które mamy w fotopłakach, ujawniają też na pewno niezdecydowanie u takiego drapieżnika, który no, posądzalibyśmy, że on ma wszystko zaplanowane i taki jest bardzo zdeterminowany. Ale oczywiście wilki to zwierzęta społeczne, w związku z tym one znakują razem. I tu macie taką parę wilków, tu widać, że samiec podnosi nogę w charakterystyczny sposób, drapie bardzo intensywnie, na to też zwróćcie uwagę, jak pójdziecie do lasu na grzyby, czy coś nie jest podrapane. I obok stoi samica. I co ona robi? Podchodzi, obwąchuje, no stary, tutaj dobrą robotę zrobiłeś, tak? Naprawdę, jedyne czego tu brakuje to no mojego Chanel 5, prawda? I też. Także praca zespołowa, jak to w dobrej rodziny, prawda? Oczywiście to, z czym automatycznie kojarzymy wilki, czyli komunikacja wokalna, jest również niezmiernie istotna. Tutaj każdemu przychodzi do głowy wycie, prawda? Ale przecież, podobnie jak nasze psy, one nie tylko wyją, też skoną, warczą, poszczekują. Oczywiście nie szczekają w taki sposób jak psy, bo to jest coś, co, powiedzmy sobie, wyniknęło z udomowienia wilka, dzięki temu stał się psem, ale oczywiście pięknie wyją. My się zawsze zastanawialiśmy, no dobrze, ale jak taki szczeniak się urodzi, to kiedy on tak naprawdę zaczyna wyć? No i okazało się, że wyje dość wcześnie. Ale w takim razie, najmniej od tego, że się może porozumieć. Okazuje się, że do 10 km są w stanie się usłyszeć. My możemy usłyszeć może z 6, a ona jest 10. To jest naprawdę potężny dźwięk. I zobaczcie, jak wyglądają początki wycia. To jest taki mały, który się trochę zgubił. Szału nie ma, nie? Takie są początki. Znaczy to wycie na początku to jest takie. Ale jak już podrośniemy, no to oczywiście to wycie staje się trochę bardziej głośne. To jest wycie wilków z Puszczy Białowieskiej. Harmonia, jeden kończy, drugi zaczyna, jeszcze czwarty nie skończył, dlatego, żeby zrobić w bambuko sąsiadów. Dlatego, że mówimy, no nas jest tu co najmniej z 20 chłopa i jak tu przyjdziecie, no to nie będzie dobrze. Cały sekret w tym tkwi. Okazuje się, że tutaj były trzy dorosłe wilki i do tego jakieś pojedyncze szczeniaki.
Ale jak się tego słucha, to teraz ten człowiek ma wrażenie, że tam naprawdę dom, to 12 osób i miejmy nadzieję, że sąsiedzi tych wilków do takiego wniosku doszli i dzięki temu uniknęli konfliktu. Inne zmysły u wilków nie są aż tak dobrze rozwinięte. To, co nam się wydaje zaskakujące, to to, że one nie widzą tak dobrze jak my. One widzą tak, jak ja bym zdjął okulary, bo jestem krótkowic, i na przykład nie rozróżniam kolorów. Czyli niespecjalnie dobrze, prawda? Także nie bądźmy zaskoczeni, że wilki na przykład nie reagują, widząc nas tylko. Dopóki nas nie poczują nosem, one mogą sobie nie zdawać sprawy, z czym mają do czynienia. Natomiast widzą lepiej w nocy. Od nas. Dlatego, że mają coś, co my nazywamy tapetą lucidą, czyliś taką warstwę światłoczułą, która po prostu pobudza dwukrotnie nerwy wzrokowe, czy właściwie elektron, który przychodzi, foton, który przychodzi do oka. Odbija się do tej warstwy i ponownie znów pobudza oko. Czyli dwa razy. W związku z tym lepiej widzą w nocy. To jest mniej więcej tak, jak wilki nas widzą w dzień. Czyli bardzo, bym powiedział, mgliście i niewyraźnie. Sami możecie zrobić taki eksperyment. Jest taki program, który się nazywa Dog Vision. Możecie downloadować swoje zdjęcie i zobaczyć, jak was wilki, ale też wasze własne psy zobaczą. Także nie dziwcie się, że czasami wasz właśnie pies będzie na was szczekał. Ponieważ on was może nie rozróżnić, dopóki nie poczuje waszego zapachu. Ale oczywiście komunikacja to także body language, prawda? I tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, jak widzimy psa, który macha ogonem radośnie na nasz widok i się uśmiecha, tak? No to nie mam wątpliwości, że on jest przyjaźnie nastawiony. Jak ma uszy po sobie i w ten sposób pokazuje zęby, no to jest wkurzony, tak? Jeżeli ma ogon skulony pod ciało, to wiadomo, że jest przestraszony. I tutaj podobnie to wygląda u psów, u wilków. Czy raczej powinienem powiedzieć, że u psów wygląda to podobnie jak u wilków, prawda? Bo to jest przodek wszystkich ras psów. Ale prywatne życie wilków to jest coś, co uwielbiamy podglądać przy pomocy fotopułapek. A w zasadzie wideopułapek, bo nagrywamy wilki najczęściej na tych automatycznych kamerach. Generalnie rzecz biorąc, wilcze pary odbywają swoje gody, czyli mają nubie, w okolicach połowy lutego. Dość łatwo zapamiętać w związku z tym, bo to tak nam się kojarzy z walentynkami, prawda? Spotykają się na początku swojego życia, kiedy mają mniej więcej 2 lata, kiedy opuszczają grupy rodzinne i wtedy taki samiec spotyka niespokrewnioną samicę, no i zawiązuje się między nimi ta więź, to uczucie. O. I tutaj macie Państwo pokazane, kiedy w lutym rozpoczyna się ruja, jak taka para wilków, która zamieszkuje dane terytorium, znakuje wspólnie terytorium. I tu taki jest proces przypieczętowania uczucia właśnie w ten sposób, że wspólnie znakują ten własny dom. Troszkę nam się to kojarzy, prawda, z ludźmi. My też ludzie lubimy sobie ten własny dom urządzić, lubimy tutaj wywiesić wizytówkę, ona i on i nazwisko. Szczenięta rodzą się najczęściej pod koniec kwietnia albo w połowie, do połowy, no do 10 maja. Tak naprawdę te maluchy rodzą się albo w norach, bo w norach jest dość bezpiecznie, są to takie kopane, głębokie, piaszczystym gruncie nory, albo ewentualnie na jakichś legowiskach, na miejscach, które są w jakiś tam sposób odsłonięte, na przykład w młodnikach. Generalnie chodzi o to, żeby uniknąć najczęściej niepokojenia ze strony ludzi, bo tak naprawdę to my jesteśmy największym wrogiem wilków. Z uwagi na to niepokojenie, ale też ze względu na pasożyty, na ewentualną obecność innych drapieżników, bo przecież wilki mają także sąsiadów w postaci niedźwiedzi na przykład w Karpatach, samica przenosi takie szczenięta z nory do nory, jeśli poczuje, że jej dzieci są w jakiś tam sposób zagrożone, przenosi i może na przykład 3-krotnie zmienić taką norę w ciągu jednego okresu wychowu młodych. Ten okres wychowu młodych, kiedy szczenięta potrzebują nory, nie jest w zasadzie zbyt długi, bo to jest około 2 miesiące. Ale widać, jak wiele takich właśnie miejsc bezpiecznych jest jej potrzebnych. Musi mieć w zapasie właśnie takie miejsca i tutaj widzicie samicę, która po prostu przeprowadziła swoje szczenięta z jednej nory, przeprowadziła do drugiej, którą tam, prawda, miała w
pamięci, że w zeszłym roku też tam wykonywała szczenięta, poprawia ją, przygotowuje, zmienia pościel, można powiedzieć, dla tych maluchów. One oczywiście są przejęte w ogóle całą sytuacją, bo będą teraz przez jakiś czas mieszkać w innym miejscu. To życie prywatne wilków bardzo, bardzo się zmienia w okresie, kiedy rodzą się szczenięta. Tutaj widzicie Państwo to, co wcześniej pokazywał Robert. Te wędrówki całej grupy rodzinnej, którą prowadzi para rodzicielska, po całym terytorium. I ten ruch jest taki troszkę bezładny, prawda? W jednym miejscu polują, potem przenoszą się szybko do drugiej części własnego terytorium, potem jeszcze do innego miejsca, dlatego że w tych różnych miejscach, no to polowanie, kiedy jest już, są dwie, trzy próby upolowania jakichś ofiar, to te zwierzęta kopytne, ich podstawowe ofiary, zaczynają być bardziej czujne, rozglądać się bardziej dookoła, w związku z tym wilki mówią, ok, za dużo tutaj wysiłku, prawda, za dużo starań, nic się nie udaje, idziemy w inne miejsce. I dlatego to terytorium wygląda w ten sposób. Kiedy natomiast rodzą się młode, zaczyna się coś w rodzaju, robić coś w rodzaju kwiatuszka, ja to nazywam w ten sposób, z tym środeczkiem takim, który jest po prostu norą. Czyli ten ruch samca wygląda dokładnie w ten sposób, że tworzy się rodzaj kwiatuszka. I to jeszcze przed urodzeniem się młodych, ponieważ samiec asystuje samicy podczas porodu. Mieliśmy samca z obrożą, bo takie wyniki, takie informacje o tym prywatnym życiu wilków są możliwe przy użyciu specjalnych obroży, czyli GPS-GSM. Mieliśmy na przykład dowód na to, że samiec przynosił ciężarnej samicy, która była już na tak zwanych ostatnich nogach, wodę z pobliskiego zbiornika w brzuchu po prostu. I ją poił tą wodą, bo ona już nie była w stanie oddalać się od tego miejsca, gdzie miała urodzić młode. I tutaj macie Państwo właśnie taki przykład bardzo troskliwego samca, który właśnie w momencie, kiedy rodzą się szczenięta, zaczyna się niesamowicie zmieniać, bardzo intensywnie opiekować i samicą, i swoimi młodymi. Ten samiec podchodzi do nory, bardzo cichutko skamle, nie wiem, czy Państwo słyszycie to skamlenie. I wywołuje szczenięta z nory. Tutaj wygląda dość imponująco, ponieważ to jest koło 20 któregoś maja, więc on ma jeszcze tą sierść zimową taką. Z biegiem czasu zobaczycie, jak to rodzicielstwo, tacierzyństwo jest w stanie wpłynąć na niego. A przynosi jedzenie w brzuchu, bo to najlepsza torba, prawda, na zakupy. Po co nosić tam jakiś kawał kości, czy tam nogę z jelenia, jak można to po prostu wszystko to mięso zjeść i w tym brzuchu, który jest pojemny, ma około 10 litrów pojemności, przynieść to szczenięto. A to już samiec na dość zaawansowanym etapie wychowu szczeniąt. Nic nie je, ciągle poluje i nosi młodym swoim szczeniętom jedzenie. I tak się wygląda. Czyli najlepszy sposób, jak się odchudzić, prawda? I stracić sierść tak naprawdę. Bo one po prostu w ciągu lata tracą sporo sierści i mają już potem taką zimową, letnią sierść. No i tutaj pięknie właśnie takim ojcowskim okiem patrzy na szczenięta i rozgląda się jednocześnie dookoła, pilnując, czy są bezpieczne. W wychowie młodych, tych szczeniąt z danego roku, biorą udział także oczywiście starsi potomkowie tej pary rodzicielskiej. I to jest dla nich taka szkoła troszeczkę życia, szkoła też rodzicielstwa. Zwykle są to po prostu roczne wilki albo dwuletnie wilki, które w tej grupie rodzinnej się wychowały. I tutaj widzicie Państwo taką sobie młodą nastolatkę, taką samicę, która wszystko wskazuje na to, że jest młoda, prawda? Długie nogi, bardzo szczupła, a jednocześnie ma fantastyczny dar jeszcze i pamięta, jak się bawiła będąc szczenięciem. Jaka to jest fajna zabawa z braćmi i siostrami. I ona w ten sposób pilnuje tych szczeniąt, a jednocześnie uczy ich pewnych zachowań, przytrzymuje je troszkę przy noży albo przeprowadza do wodotoju. Jest to generalnie taka funkcja babysittera. Ok, idziemy dalej. Kiedy szczenięta troszeczkę podrosną i no już są rzeczywiście bardzo ruchliwe, to potrzebują znacznie więcej pokarmu. W związku z tym i ta starsza siostra musi się też wybrać na polowanie.
Czasami w grupie rodzinnej jest nie za dużo wilków, w związku z tym wszystkie siły są potrzebne, żeby oczywiście polować. Matka i ojciec są myśliwymi najbardziej doświadczonymi, najbardziej efektywnymi, w związku z tym matka bardzo szybko kończy urlop macierzyński. On zwykle trwa 2-3 tygodnie. I potem po prostu pozostawia przy młodych swoją starszą córkę albo brata. I ta para rodzicielska oczywiście dostarcza pokarmu tym młodym, ale kiedy one są coraz większe, no to trzeba tego pokarmu coraz więcej. I często jest tak, że po prostu szczenięta muszą zostać same gdzieś tam w jakimś młodniku i wtedy zaczynają się szwędzać po drogach. Wtedy bardzo gwałtownie wzrasta śmiertelność szczeniąt, ponieważ zaczynają się natykać na ludzi. I te spotkania nie zawsze są przyjemne. Czasami takie szczenięta giną po prostu pod kołami samochodów w lesie, na drogach leśnych. Na przykład pod kołami aut wywożących drewno z lasu. I tutaj macie Państwo takie właśnie szwędające się szczeniaki. Droga leśna, prawda? Nie wiemy, co z sobą zrobić, ale jest jakiś obiekt interesujący. Czasami na fotopułapki po prostu przekrzywiają się, bo szczeniaki się zaczynają nimi bawić, wyciągają paski, którymi są przyczepione te fotopułapki do drzew. No różne rzeczy się dzieją, musimy cały sprzęt zbierać po lesie, bo gdzieś tam po prostu ginie w różnych miejscach. Stanowi doskonały obiekt do zabaw, bo one są bardzo ciekawskie i lubią wszelkie nowe obiekty w otoczeniu. No ale ta ich aktywność, to pojawianie się na drogach, no jak powiedziałam, kończy się różnie, czasami właśnie śmiercią. I to jest najbardziej drastyczny przypadek, kiedy po prostu stwierdziliśmy w lesie martwego szczeniaka, który został zabity kijem przez grzybiarza. Więc różne rzeczy tym młodym się przydarzają, co powoduje, że ta śmiertelność szczeniąt jest dość duża. Ale co się dzieje, kiedy wilki podrosną? No więc kiedy podrosną i osiągają wiek naszych ludzkich nastolatków, czyli w okolicach tak, 20, 22 miesiąca życia, zaczynają powoli myśleć o partnerach. Zaczynają mieć własne zdanie, więc częściej wchodzą w konflikty z rodzicami. To też jak nam przypomina to układy nasze rodzinne, prawda? I zaczynają sobie myśleć, ach, ale byłoby super tak na własną łapę żyć. No i opuszczają grupę rodzinną. I co? No i wędrują w poszukiwaniu miejsca, które mogłoby być ich własnym terytorium, gdzie mogłyby polować, ale też partnera oczywiście, z którym mogłyby to robić. I takie wilki pcha zwykle dziesiątki, setki, a nawet tysiące kilometrów do przodu. W naszej strefie klimatycznej najczęściej są to takie ruchy w kierunku wschód-zachód albo zachód-wschód. I tutaj macie przykład Państwu takiego wilka, który wędrował sobie z Niemiec przez całą Polskę aż na Litwę i na Białoruś. I po zrobieniu ponad 1400 kilometrów, pokonując bezpiecznie, jakimś cudem, wszystkie te ruchliwe drogi, które u nas są, przechodząc przez autostradę A1, przez pierwszy odcinek, zbudowany wtedy do Gdańska, bezpiecznie przejściem na zwierząt, w końcu gdzieś nam zaginął na Białorusi. I nie udało nam się uzyskać informacji, gdzie, ponieważ nikt nam nie chciał powiedzieć, co się z nim stało, a pytaliśmy nawet ministra środowiska Białorusi o tego wilka. Ale te wędrówki powodują, że muszą pokonywać bardzo niesprzyjające środowiska, prawda? Bo u nas lasy nie są jakimś ciągłym takim, prawda, kompleksem ciągnącym się przez całą Polskę, ale są tak naprawdę tylko takimi plamami, które oddzielone są cywilizacją, morzem ludzkości, miastami, drogami, wszystkimi tymi konstrukcjami, które my budujemy, myśląc o tym, żeby nam do siebie było bliżej, albo żebyśmy byli ogrodzeni, prawda, żeby nam sąsiad nie przeszkadzał, a więc różne płoty po drodze muszą mijać i tak dalej. I w związku z tym czasami się zdarza, że tak, takie zdjęcia się wilkom robi, przysyłane są do nas takie zdjęcia i się ludzie pytają, czy to możliwe, żeby to był wilk, albo to może taki jakiś zuchwały wilk, który zagraża ludziom, albo to może taki jakiś wilk, który ma zamiar, prawda, dzieci pożerać idące do kościoła, albo z religii do domu i tak dalej. Nie, to są po prostu głuptasy, to są takie ludzkie nastolatki, które po prostu nie miały jeszcze styczności z cywilizacją.
cywilizacją, nie wiedzą, gdzie są te lasy następne, gdzie są korytarze ekologiczne, które dla nich wymyśliliśmy, bo taki sieć korytarzy udało nam się zdefiniować w Polsce. Nie mają tych map, nie mają GPS-ów, nie mają czego, mają tylko to swoje głupie doświadczenie 20 tam paru miesięcy, podczas których żyły te wilki głównie pod opieką właśnie swoich rodziców. Ale niektórym z nich udaje się dotrzeć bardzo daleko, ponieważ wilki z Polski zachodniej dostają się oczywiście do Niemiec. Te wilki właśnie z Polski północno-wschodniej i z zachodniej zrekolonizowały Niemcy. I dostają się także do innych krajów Europy Zachodniej. I tak naprawdę Polska stała się takim eksporterem wilków i dzięki nam ta populacja wilka w Europie znacząco wzrosła, ale też obszar, który jest zasiedlony przez wilki, wzrósł znacząco. No dobrze, to co wilki jedzą? Wszyscy wiemy, nie? Owce, krowy, kozy, konie, różne takie nasze zwierzęta. Więc okazuje się, że głównie jedzą jeleny, sarny i dziki. No i to jest trochę trywializm, prawda? Ale im więcej bada się dietę wilków, a robi się to na podstawie analizy odchodów, czyli patrzy się, albo najpierw tak, zbiera się odchody wilcze przez wiele tygodni, a najlepiej, żeby to były ze 2-3 lata, w różnych sezonach. Po prostu ocenia się, co w danym sezonie dana grupa rodzina jadła. Bo to najlepszy sposób, oczywiście można zabić wilka, rozpróć żołądek, ale wtedy będziemy mieli informację o jednym posiłku. A jeśli się skupimy na tym wspaniałym bogactwie informacji, które w lesie się znajduje, to wtedy mamy taką dietę ocenioną, prawda, dla na przykład 3 lat. A jeśli to się zrobi na dużym obszarze, to mamy na przykład dla całej populacji w danym kompleksie leśnym. My za sobą mamy w tym naszym zespole już przeanalizowanych około 3000 wilczych odchodów, więc niektórzy troszkę patrzą na nas jak na szaleńców, ale dzięki temu wiemy dokładnie, co wilki jedzą. A więc jedzą głównie jelenie, sarny, dziki, w zależności od tego, z jakim kompleksem leśnym mamy do czynienia. Są to w różnych proporcjach te gatunki. W lasach gospodarczych chętniej sarny, bo ich jest więcej. W lasach takich bardziej pierwotnych, jak Puszcza Białowieska, że tutaj wymienię tą nazwę, jelenie, ponieważ tam tych jeleni jest więcej. Teraz coraz więcej jedzą też dzików, ponieważ tych dzików jest naprawdę dużo w naszych lasach gospodarczych. W związku z tym oczywiście jest to też dobra porcja pożywienia dla takiej grupy rodzinnej. Ale uzupełniają te menu także mniejszymi ssakami. Jedzą oczywiście zające, czasami jakiś lis się przyplącza, ale to zwykle po to tylko, żeby dać nauczkę, jak lis odwiedza norę wilczą albo żeruje na wilczych ofiarach. Ale jedzą też bobry. Populacja bobra w Polsce jest ogromna i wilki fantastycznie uczą się, w jaki sposób polować na tą trudną zdobycz. Robią to bardzo efektywnie. Badania nad populacją wilka w Puszczy Białowieskiej pozwoliły ocenić, takie wieloletnie badania z użyciem telemetrii, pozwoliły ocenić, że jedna wilcza watacha zabija na tydzień około 2-3 ofiary, czyli co 2-3 dni zabija sarnę, jelenia albo dzika. Oczywiście to, co pierwsze się nasuwa, jeśli się myśli o wilkach, no to zwierzęta gospodarcze. I to fakt, my zawsze o tym mówimy, nie unikamy tego trudnego tematu, że wilki także jedzą zwierzęta gospodarskie, ale to jest nieduży udział w ogóle w tej całej masie, w tych kilogramach zjedzonego pożywienia. Jest to 1-3% biomasy. I te zwierzęta gospodarskie oczywiście najczęściej atakują wówczas, kiedy nie są one odpowiednio chronione. Wilki dotykają najróżniejsze problemy, tak jak nas albo nasze pupili, psy. Dotyka wiele chorób. Wilki nie są nieśmiertelne, my to zawsze staramy się ludziom mówić. Ponieważ wiele osób ma psy, więc zwykle ocenia, że wilki mogą żyć w lesie około 13-14 lat, prawda? Mniej więcej tak jak te psy. Otóż jesteśmy w błędzie. Średni wiek wilka to jest około 6 lat. Oczywiście zdarzają się samice czy samce, które żyją 8 lub 9 lat, ale to już jest taka górna granica wieku. To już są wilki, które mają potwornie zużyte zęby, które mają po prostu już całe to narzędzie jakby zdobywania pokarmu tak zdewastowane, że nie są w stanie polować. I to najczęściej przyczynia się do ich śmierci, ale także oczywiście różne inne czynniki
śmiertelności jak po prostu choroby. Wśród szczeniąt największa jest ta śmiertelność i zwykle z takiej grupy kilku, sześciu szczeniąt, siedmiu, do zimy jest w stanie przetrwać jeden lub trzy szczenięta. Także dorosłe osobniki dopada wiele chorób. Tam wcześniej widzieliście szczenięta, które miały po prostu świerzbowca, ale także padają szczenięta, chociażby na takie typowe choroby, które mają także szczenięta psów, czyli na przykład nosówka albo parwowiroza. Dorosłe wilki zwykle cierpią na świerzbowca, mają także duży problem z chorobami odkleszczowymi, babesioza, anaplazmoza, no i oczywiście szereg innych schorzeń, które teraz są coraz częstsze. I tutaj widzicie Państwo wilka z jednej z bardzo szczególnych grup rodzinnych, bo to grupa rodzinna żyjąca nad morzem. Pierwsze nasze nadbałtyckie wilki, które przez pewien czas borykały się z ogromnym problemem właśnie świerzbowca. Czyli świerzbu, choroby, która pozbawia zwierzęta sierści, która powoduje ogromne swędzenie całego ciała. No i praktycznie takiego wilka blokuje totalnie, on nie jest w stanie się poruszać, nie jest w stanie polować, nie jest w stanie myśleć, jest w stanie po prostu czekać na śmierć. A poza tym, jeśli jest oczywiście zima, no to temperatury bardzo niskie powodują, że utrata ciepła jest tak duża, że to zwierzę po prostu upada zamarznięte. Wilki czasami opiekują się, to znaczy często opiekują się takimi właśnie słabszymi osobnikami. Tutaj widzicie Państwo Watachę wilków, grupę wilków w Borach Dolnośląskich. I jeden z tych osobników, ten właśnie tutaj na samym końcu, ma problemy właśnie ze stawami. Nie trudno nam ocenić, czy po prostu został zraniony podczas polowania, bo polowanie to ciężka praca i bardzo niebezpieczna, czy po prostu no, miał jakąś chorobę odkleszczową. Łatwo się mówi, prawda, że polują tam na sarny, dziki, jelenie, ale to są szczególnie jelenie i dzikinie bardzo trudne ofiary. Jeśli się poluje tylko przy pomocy zębów, no to jest to ogromny wysiłek. I badania wskazały, że jeśli poluje się na jelenia, to zaledwie 1 na 10 ataków kończy się powodzeniem. Czyli wilki muszą 10 razy próbować, żeby w jednym przypadku udało im się upolować jelenie. Jeśli się poluje na sarnę, no to 1 na 5 przypadków, a jeśli na łosia, to 1 na 20 przypadków. No bo łoś jest naprawdę wielkim zwierzęciem. Jeśli się ma na no, tam, prawda, 1,10 m w kłębie, czy tam metr, ale najczęściej 1,10 m na 1,20 m, no to nie jest to proste, żeby dosięgnąć, prawda, do tych wrażliwych miejsc łosi, a łosie potrafią się bardzo skutecznie, długo, wytrwale bronić. Więc to życie wilka w lesie to nie jest bajka, to jest po prostu ciężka karuwa, ciągle na nogach, ciągle w ruchu, ciągle poszukiwanie, przeszukiwanie tych poszczególnych stad potencjalnych ofiar, poszukiwanie zwierzęcia, które jest tam słabsze, które jest głupsze, które się zagrapi albo które akurat w danych warunkach gdzieś tam znalazło miejsce, gdzie łatwiej je upolować. Czyli generalnie jest to trudne. Oprócz tego, że giną właśnie od chorób, są bardzo często też nielegalnie zabijane. Zabijane w efekcie nielegalnych odstrzałów, czyli po prostu z broni myśliwskiej. I tu jest właśnie taka samica niedawno została zastrzelona, rozmnażająca się w tej grupie rodzinnej, czyli matka w tej grupie. Samica, która miała 4 szczenięta, w lasach wałeckich zginęła. I tak naprawdę, kiedy zginęła pod koniec sierpnia, to mieliśmy pewność, że zostawiła 4 młode i nie wiedzieliśmy niestety, jaka duża jest ta grupa, czy te młode są w stanie, czy ktoś jest w stanie w tej grupie rodzinnej się nimi zająć na tyle, żeby one przeżyły. Giną też we wnykach kłusowników. Tutaj macie taki przykład też samicy, która zginęła w lasach cetyńskich, blisko granicy z Niemcami. Po prostu w wewnętrzu zostawionym na jelenie albo na dziki. Najczęściej na dziki właśnie takie pętle są zostawiane, a wilki chodzą z tymi ścieżkami w poszukiwaniu ofiar, no po prostu trafiają na taki wnyk, włażą w niego i już nie są w stanie się z niego wydostać.
Tutaj macie Państwo takiego wilka, który się zerwał po prostu z wnyka i ciągnie tego wnyka za sobą, ma poranioną łapę. W Borach Dolnośląskich udało nam się go sfilmować na fotopułapce. Niestety nie znamy jego losu, no bo w momencie, kiedy nie ma śniegu, kiedy taki wilk nie jest oznakowany przy pomocy obroży, no to nie ma tak naprawdę szans, żeby go gdzieś odnaleźć w tym ogromnym terytorium 300 kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Kolejnym istotnym czynnikiem świadomości są samochody. Po prostu jeżdżą drogami, szczególnie tymi nieogrodzonymi, które mają coraz lepszą nawierzchnię, jeżdżą coraz szybciej, coraz większymi, coraz bardziej samochodami, które osiągają duże prędkości. Nie zauważamy nawet, że po prostu zabijamy zwierzęta na tych drogach. Często ofiarami padają wilki, to nie tylko dorosłe osobniki, ale też szczeniak tutaj w Biebrzańskim Parku. Tam droga akurat była wyboista, więc uważam, że to trzeba było mieć rzeczywiście dużą niechęć do wilków, żeby przejechać szczeniaka na tej drodze. Ale wiele z nich ginie po prostu na takich drogach o bardzo dobrej nawierzchni, które idą przez kompleks leśny. I tutaj ogromna prośba do Państwa, jeśli macie samochód, jeśli jeździcie takimi właśnie drogami przez kompleks leśny, widzieliście tą mapę, praktycznie wilki są już teraz wszędzie, zwracajcie uwagę na to, co się dzieje przy drodze i nie jedźcie za szybko, szczególnie właśnie w okolicach Zmierzchu, po Zmierzchu, ponieważ wtedy najbardziej aktywne i o świcie, wtedy najbardziej aktywne są właśnie te drapieżniki. Ale mamy też przykłady takie pozytywne, fajne, kiedy udaje się wilka uratować, który został po prostu uszkodzony w czasie kolizji z samochodem. To wilk Campinas, który w wolierze, którego udało nam się z takiej drogi zabrać do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Pobył tam 3 miesiące, udało się mu poskładać miednicę, bo miał bardzo tą miednicę strzaskaną. Wrócił do pełnej aktywności, założyliśmy mu obrożę i wypuściliśmy. I ten wilk przez kilka miesięcy, zaraz następnego dnia wrócił, nie, tego samego dnia wrócił do swojej grupy rodzinnej. Wspólnie do następnego dnia już były z matką i z ojcem i z resztą rodzeństwa. To był w ogóle pierwszy wilk, który urodził się w Puszczy Campinoskiej. W 2015 roku się urodził, czyli ma on teraz już ponad 2 lata. I ten wilk przez długi czas był właśnie w Puszczy Campinoskiej. Wypuściliśmy go 7 czerwca. To są wszystko namiary z jego obroży. Praktycznie pół tego lasu intensywnie penetrował, często siedział ze szczeniakami, polował na łosie z rodziną, jadł te łosie tam na bagnach właśnie wewnątrz parku Campinoskiego i któregoś dnia, parę dni temu, dosłownie chyba tydzień temu, nagle zapragnął wybrać swoją własną drogę, wyruszył, jak widzicie Państwo, tuż koło Kutna skręcił na północ i obecnie próbuje przedrzeć się przez A1, ale tam akurat przejścia zwierząt nie ma, troszeczkę wyżej są tutaj, w tym miejscu są piękne przejścia dla zwierząt, ale coś go tutaj w okolicach Ciechocinka zniechęciło i teraz właśnie teraz w okolicach właśnie lasów gostynińsko-włocławskich, tutaj w tym lesie sobie siedzi. W wielu miejscach wiele jest namiarów, ponieważ każda kropeczka to jest namiar z 1 godziny, czyli następna kropeczka to jest następna godzina i tak dalej, i tak dalej. I tam sobie pewnie na coś polubi, a może po prostu wybrał się do cioci na imieniny, ponieważ dzięki badaniom, które prowadzone są w laboratorium w Zespole Genetyki Konserwatorskiej prowadzonej przez doktora Wysłajka, udało nam się ocenić, że Campinos jest, matka Campinosa jest siostrą właśnie tej wilczycy tutaj z Lasów Kostymińsko-Włocławskich. Więc aktualnie Campinos jest u cioci na imieninach. Inne ciekawe historie na temat wilków możecie Państwo przeczytać u nas na stronie, na naszej stronie internetowej. Jesteśmy także na Facebooku, mamy profil na Facebooku. Tutaj w zakładeczkach jest sporo fajnych historii na temat mitów o wilkach, więc zapraszam serdecznie i myślę, że wilki są z nami. Dziękuję bardzo.